Partnerem odcinka jest wulczanka. Dzień dobry, Patryk Schulz. Witam w kolejnym wydaniu kronik kryminalnych na kanale Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń minionego miesiąca w polskiej przestępczości zorganizowanej. Tym razem powiemy m.in. o Polakach, którzy mieli zrabować ponad 6 milionów euro z niemieckiego urzędu celnego. A także o wydarzeniach sprzed lat, strzelaninie pod siestrzenią, strzelaninie w centrum handlowym Klif, czy śmierci Ryszarda P. pseudonim Krzyś. O akcie oskarżenia wobec poznańskich pseudokibiców produkujących, przemycających i handlujących środkami odurzającymi. Oraz o zakończeniu procesu w sprawie groźnego gangu z województwa zachodniopomorskiego, który ma na koncie między innymi dwa zabójstwa i trzy usiłowania zabójstw. I o przygotowywanym przez nas reportażu na temat mężczyzny najprawdopodobniej niesłusznie skazanego na podstawie zeznań świadka inkognito po wcześniejszych dwóch uniewinnieniach na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo z początku lat dwutysięcznych na południu Polski. Zapraszam! Służby uderzają w nielegalny handel bronią. Łódzkie Centralne Biuro Śledcze Policji w 2020 roku wpadło na trop zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnie handlującej bronią i amunicją. Wtedy podjęto pierwsze czynności w sprawie. Teraz natomiast ponad 1000 funkcjonariuszy policji, CBSP, Straży Granicznej, służb z Niderlandów i Europolu przy wsparciu kontrterrorystów doprowadziło do zatrzymania 82 osób, zabezpieczenia 250 jednostek broni, kilku tysięcy sztuk amunicji i przedstawienia podejrzanym przeszło 100 zarzutów. 9 osób tymczasowo aresztowano. Polacy zrabowali prawie 6,5 miliona euro. Na przełomie października i listopada 2020 roku w Biały Dzień doszło do włamania i kradzieży 6,4 miliona euro w gotówce z niemieckiego głównego urzędu celnego w Duisburgu. Współpraca Wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji i niemieckich służb doprowadziła do zatrzymania w tej sprawie czterech osób. Zostały one już tymczasowo aresztowane, grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Podczas działań zabezpieczono przedmioty, które mogły ułatwiać podejrzanym podawanie się za funkcjonariuszy policji. 18 lat od śmierci Ryszarda P., pseudonim Krzyś. 22 maja 2004 roku w wieku niespełna 51 lat z powodu choroby nowotworowej zmarł Ryszard P., pseudonim Krzyś, jeden z członków Grupy Pruszkowskiej. Na początku lat 90. Krzyś prowadził z Januszem P., pseudonim Parasol, dyskotekę Kaskada w Brwinowie. Początkowo należał do wywodzącej się z Pruszkowa złodziejskiej grupy Irena P., pseudonim Barabasz. Krzyś nawet wśród gangsterów uchodził za brutalnego i bezwzględnego przestępcę. Akt oskarżenia wobec pseudokibiców z Poznania Poznańska Prokuratura Okręgowa złożyła do sądu akt oskarżenia przeciwko 37 osobom ze środowisk pseudokibicowskich Lecha Poznań, w tym wobec Mirosława do nim Olaf, a także Poczwary, kuriera narkotykowego, który miał potem przyjąć status świadka koronnego i obecnie się ukrywa. 18 osób oskarżono o udział w zorganizowanej narkotykowej grupie przestępczej, produkcję, przemyt i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, których wartość oszacowano na blisko 80 milionów złotych. Pozostałe 19 osób miało posiadać i wprowadzać do obrotu te środki. W toku postępowania 18 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie warte ponad 5 milionów złotych. Medialne początki Pruszkowa. 29 maja 1990 roku pod miejscowością Siestrzeń przy trasie katowickiej miało dojść do spotkania przestępców w celu wyjaśniania nieporozumień między nimi. Dotyczyły one sprzedaży samochodu marki Mercedes, z której to transakcji z Bogdanem G. pseudonim Małolat chciał wycofać się Wojciech K. pseudonim Kiełbasa. Bogdan G. pojawił się na miejscu z dwoma rosyjskojęzycznymi kolegami. Przewaga gangsterów z Pruszkowa była znaczna. Wśród nich znaleźli się Lulek i Słoni, którzy wsiedli do samochodu Bogdana G. i kazali mu udać się do lasu. Ten w popłochu ruszył w kierunku strzeni, a za nim błyskawicznie Pruszkowscy. Między innymi Kiełbasa i Janusz P., pseudonim Parasol. Pościg przerwano, gdy z samochodu mało lata. podczas jazdy wyrzucono ciała Lulka i Słonia. Obaj zginęli od ran postrzałowych. O tych wydarzeniach mówiła cała Polska, co dało początek medialnej złej sławie grupy Pruszkowskiej. 20 lat od strzelaniny w klifie. 20 lat temu, 31 maja 2002 roku, w barze Wiking na terenie Centrum Handlowego Cliff przy ulicy Okopowej w Warszawie spotkało się kilku gangsterów ze środowisk Grupy Żoliborskiej. Artur N. pseudonim Jogi, Artur M. pseudonim Budyń, Tomasz S. pseudonim Komandos i Krzysztof B. Podszedł do nich Szymon K. pseudonim Szymon Złomianek, porozmawiał krótko ze skonfliktowanym z nim Komandosem i odszedł. Niewiele później przy stoliku pojawił się inny mężczyzna z czapką na głowie i reklamówką w ręku. Wyciągnął broń z tłumikiem i zaczął strzelać. Na miejscu zginęli Budyń oraz Krzysztof B. Jogi został ciężko ranny, ale przeżył. Komandos natomiast zdołał uciec taksówką, porzucając na miejscu swoje BMW. Zginął kilka miesięcy później w innym zamachu. Pierwotnie na wykonawcę obu zleceń typowano Piotra K., co jednak nie doszło do skutku, a on sam przyjął status małego świadka koronnego. Finalnie zdaniem policji w obu przypadkach strzelać miał szarani a pseudonim Szachwel Pułkownik, pochodzenia czeczańskiego. Do dziś go nie ujęto, choć wiadomo, że popełniał też inne przestępstwa. Między innymi napadał na kantory. Groźny gang osądzony w sądzie okręgowym w Szczecinie zakończył się trwający przeszło 3 lata proces groźnej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. handlem bronią, środkami odurzającymi, napadami rabunkowymi z użyciem broni, czerpaniem korzyści z cudzego nierządu czy zabójstwami. Prokuratura dla dwóch głównych oskarżonych wnioskowała o karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obok nich, przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, trafiło jeszcze 14 innych osób. Zarzuca im się popełnienie 56 przestępstw, w tym usiłowania zabójstwa trzech osób w czasie napadu na hurtownię papierosów oraz zabójstwa pary przyjaciół. Ciała 33-letniej Justyny Wuspiły i 40-letniego Arkadiusza Z ze Świnoujścia w stanie znacznego rozkładu ujawniono w grudniu 2015 roku w lesie w okolicach Morynia. Kilka miesięcy wcześniej sprawcy zakopali je tam i przysypali wapnem. Najprawdopodobniej motywem zbrodni była obawa gangsterów o to, że para doniesie na nich na policję. Według śledczych kobieta została uduszona, a mężczyzna zmarł po otrzymaniu kilku ciosów niezidentyfikowanym narzędziem. Niewinnie skazany za zabójstwo na 25 lat. W niedzielę 19 maja o godzinie 19 na kanale YouTube Podejrzani odbędzie się premiera reportażu, nad którym pracujemy przez ostatnie kilka miesięcy. Dotyczy on sprawy mężczyzny najprawdopodobniej niewinnie skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, do którego doszło na początku lat 2000 na południu Polski. Mężczyzna ten był najpierw dwukrotnie uniewinniany. Wyrok skazujący oparto przede wszystkim na zeznaniach świadka inkognito, który sam ma dziś poważne problemy z prawem. Pozostałe dowody wskazują na zupełnie innego sprawcę, który popełnił samobójstwo po przyznaniu się do dokonania wcześniej zabójstwa kuzynki ofiary. Cały materiał opublikujemy 19 maja o godzinie 19.00. Jedna z takich najgłośniejszych spraw wtedy, no szokująca historia. Ja im tego nie daruję, po prostu nie daruję. Ty tego nie zrobiłeś, ale za to będziesz siedział. Wszystko, żeby doprowadzić tą sprawę do końca i żeby udowodnić, nie wszyscy tutaj działali zgodnie z literą prawa. Jak ci nie chcę, że takiej głupoty na opowiadać? ją na pewno męczyło. Ja wszystko powiem, żeby, żeby radę wyczyścić. Konferencja Lub YouTube. W sobotę 28 maja wraz z naszymi montażystami mieliśmy przyjemność wystąpić na konferencji Lub YouTube organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. Zaprezentowaliśmy tam kilka odcinków programu Podejrzani i opowiedzieliśmy o kulisach pracy nad kanałem. Innymi gośćmi wydarzenia byli twórcy kanałów Niepoprawny Dyplomata oraz niezwykłe miejsca w Polsce. Podejrzani na Sea Blogers 2022 przy okazji przypominamy, że w dniach 10-12 czerwca w Łodzi odbywa się największy w Polsce festiwal dla twórców internetowych C Bloggers 2022. Weźmie w nim udział ponad 2,5 tysiąca osób. Nie zabraknie tam i nas. Jako zespół kanału Podejrzani otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Podczas festiwalu zaplanowano wiele ciekawych prelekcji i warsztatów. To świetna okazja, by na żywo poznać wiele osobowości ze świata mediów i internetu. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. nadkomisarz Małgorzata Sokołowska, znana w sieci jako z pamiętnika Policjantki, dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska, prezenterka Małgorzata Rozenek Majdan czy dziennikarz telewizyjny i radiowy Damian Michałowski. Uczestnicy festiwalu pojawią się w łodzi m.in. w kompleksie EC1, Orientarium i Monopolis. To wszystko w tych kronikach kryminalnych na kanale Podejrzani. Jak zawsze zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów, a także do skorzystania z opcji wspierania, za co można zyskać wiele bonusów i nagród. Za ubiór prowadzącego odpowiada Marka Wulczanka. Nagranie zostało zrealizowane w Seasound Studio w Łodzi.